dobry kochani, witajcie. Dzisiaj jest jak zwykle sobota, więc już jest dostawa. No i też ja już jestem, wróciliśmy z urlopu, także miło mi Was powitać. Mamy dzisiaj znowu dużo bardzo fajnych rzeczy, zaraz Wam będę wszystko pokazywać. Ale najpierw tradycyjnie konkursik. No i tak jak już Wam zapowiadaliśmy na Facebooku, zbliżają się już naprawdę wielkimi krokami trzecie urodziny Jungle Boogie, więc no chcemy je fajnie znowu obejść. W tamtym roku mieliśmy otwarty magazyn, można było tutaj do nas przyjechać, kupić promocyjnie rośliny, spotkać się, porozmawiać. Było Was bardzo, bardzo dużo. Mieliśmy też promocje online różnego rodzaju dla Was. No i w tym roku też się już szykujemy, jakieś tam swoje wizje mamy, ale chcieliśmy Was zapytać, co może byście chcieli od nas, czego sobie życzycie, czy macie może jakiś fajny pomysł, jak tutaj te nasze urodziny wspólnie obejść, chętnie właśnie się spotkamy, może jakiś filmik specjalny z okazji urodzin, może coś Was interesuje, coś Wam nagrać. Piszcie swoje propozycje w komentarzach tutaj pod filmem na YouTubie do poniedziałku do 21:00 i pomysł, który nas najbardziej wciśnie w fotel, otrzyma od nas tę piękną Marantę Light Veins, kolekcjonerską, która no też jest gwiazdą dzisiejszej dostawy. No i właśnie od niej sobie zaczniemy. Dzisiaj w ogóle mam, słuchajcie, bardzo dużo różnych marant, więc jeżeli lubicie albo jeszcze nie macie marant, a chcielibyście zacząć je kolekcjonować, to jest na to świetny moment. Jeżeli chodzi o uprawę marant, one są dość proste. Będą oczywiście wdzięczne za wyższą wilgotność powietrza, jak wszystkie marantowate i calathee, ale nie są aż tak bardzo super wymagające. Lubią podłoże przypuszczalne, ale takie nieprzysychające do końca, więc też nie dawajcie im wysychać na wiór pomiędzy podlewaniami, tylko starajcie się utrzymywać stale taką jednakową, lekką wilgotność powietrza. No i właściwie tyle. Pięknie i szybko rosną, jak widzicie też kwitną. Te kwiaty nie są jakieś takie bardzo oszałamiające, ale są i dość chętnie i często kwitną. No i z czasem ich pędy się wydłużają i zaczynają się przewieszać. No i bardzo łatwo się też rozmnażają, także fajna roślinka. No i tak jak wspomniałam, tutaj mamy piękne maranty Light Veins, pierwszy raz u nas w dżunglu. Naprawdę też się muszę napatrzeć, bo piękny mają ten rysunek liści. A oprócz tego mamy też tą klasyczną marantę Fascinator Tricolor, która też jest przepiękna. Ona jest po prostu bardziej spopularyzowana i być może już no, częściej się ją widuje, ale też jest bardzo piękna i też jest super łatwa w uprawie. Mamy też bardzo ładne, słuchajcie, maranty Lemon Lime. To jest odmiana o liściach właśnie zielonych bardziej i z takimi jeszcze neonowymi nerwami. Też jest przepiękna. Zauważcie, że one wszystkie razem się ładnie komponują. Ja bardzo lubię kompozycje roślinne i uważam, że naprawdę kilka takich marant super by razem wyglądało. No i możecie też w jednej doniczce nawet posadzić, wymieszać, jeżeli tak Wam się podoba. No i mamy też przepiękną marantę Silver Band, która z kolei ma taki w środku bardziej srebrzysty wzór, a na zewnątrz zielony. Też jest bardzo ładna. Jak widzicie, kwitną wszystkie podobnie. Ta ma jeszcze fioletowe wnętrze kwiatu. I jeszcze mamy, to jeszcze nie wszystko, dzisiaj naprawdę chyba większość, no może nie, ale sporo tych marant możecie sobie u nas sprawić. Maranta No ID, która z kolei ma taki trochę ciemniejszy wzór na liściach, prawie czarne środki. Możecie sobie tutaj je obie porównać. Także bardzo Was zachęcam. A my sobie jedziemy dalej, żeby pozostać jeszcze w temacie calatheowatych, to Wam pokażę tutaj taka piękna, duża już calathea, ładna. I zebrinka od razu o liściach takich bardzo zamszowych i naprawdę fajne, gęste sadzony. No i coś, co się pojawia dość rzadko w tym rozmiarze, to jest Calathea amagris. Ona zazwyczaj jest jako maluch, a tutaj naprawdę taka już odchowana, sadzona i też bardzo gęsta. Zobaczcie, kupa tych liści tu jest po prostu. A z maluszków mamy Roseo Picte Rosy. To jest taka właśnie o różowych, intensywnych kolorze liściach. Beauty Star. To uważam, że jest jedna z prostszych Calathei do uprawy. I
ornata czy też sanderiana o liściach ciemnozielonych, prawie czarnych, z delikatnymi jasnoróżowymi prążkami. No i też, słuchajcie, powraca już po raz kolejny Schizmatoglottis. Bardzo szybko znika. Nie dziwię się, bo jest naprawdę piękna roślina i też są hipergęste sadzonki. Naprawdę, takie no strasznie tych liści jest dużo. Jeszcze idą kolejne, zobaczcie, one się tutaj rozwijają też z takich rurek. I tak jak to często bywa, młode liście są jaśniejsze i mniej tak zdecydowanie wybarwione, one z czasem oczywiście zciemnieją. No i żeby wykończyć temat Calathei, to jeszcze takie dwa giganty, naprawdę wielkie rośliny, które możecie sobie gdzieś na fajnym jakimś kwietniku, postumencie postawić. Orbifolia, to jest ta o wielkich liściach, już naprawdę wielkością przypominają talerze. Bardzo ładne są te liście, właśnie wielkie, okrągłe i z takim ładnym wzorkiem zielono-białym w paseczki. No i Leopardina, która z kolei ma liście takie zielone. Akurat te dwie odmiany nie mają bordowych spodów, które są najczęstsze u Calathei, więc są troszeczkę inne. No i właśnie Leopardina ma liście zdecydowanie cieńsze, takie bardziej delikatne. Ale nie jest jakaś bardzo hardkorowa w uprawie, więc można się śmiało pokusić, dość dobrze się odnajduje w warunkach domowych. No i powraca też już tak z innej beczki Cambrian Nelly Eiler, bardzo ładny storczyk, który ma przepiękny kolor kwiatów i kwitnie bardzo ładnie i obficie. To jest takie czerwień z bordo złamana. No i dodatkowo jeszcze one bardzo ładnie pachną, więc to jest dodatkowy atut. To jest taki kwiatowy zapach, który naprawdę uważam, że jest bardzo ładny. Dalej mamy, bo prosiliście, tak już kilka osób pisało, więc pojawiły się duże humaty. To jest humata Thermani, czyli inaczej Dawalia, inaczej zajęcza łapka z uwagi na te kłącza, które z czasem zarastają doniczkę i faktycznie przypominają króliczą łapkę albo jakieś takie owłosione gąsienice. No i też z nich wyrastają liście. Generalnie to jest paproć, która dość dobrze się odnajduje w domu. Trzeba jej zapewnić takie troszeczkę bardziej cieniste stanowisko. Na pewno nie na pełnym słońcu. Ja miałam swoją przy oknie i dosłownie wystarczyło w marcu parę takich bardziej słonecznych dni, gdzie w marcu faktycznie słońce potrafi też przywalić, no bo jeszcze liście nie mają, drzewa nie mają liści. No i faktycznie dosłownie 2-3 dni i już te liście, które były bezpośrednio przy szybie, się tak poparzyły i dosłownie widać, jak one się tak skurczyły i pofałdowały, więc na to uważajcie, absolutnie nie na słońce. No i podłoże przepuszczalne z domieszką perlitu i też podlewamy tak, żeby cały czas było lekko wilgotne. Mi się bardzo fajnie sprawdza podlewanie od dołu, tylko uważajcie, jeżeli macie w tych doniczkach je zostawiacie, to jest wygodna doniczka, bo można ją powiesić, jest taka poręczna, ale wtedy trzeba dość sporo tej wody nalać, dlatego że one są tutaj jakby od dołu, no musi być sporo wody, żeby ona doszła do ziemi, tak? Jak nalejecie centymetr, to prawdopodobnie ona się w ogóle nie napije, więc na to trzeba uważać. I też bardzo szybko rośnie, to jest w niej fajne. Bo już tradycyjnie jestem cała w ziemi, ale to u mnie normalne. Ja jestem wiecznie albo ubrudzona jakimś jogurcikiem dziecięcym, albo posypana ziemią. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Tutaj mamy pięknego Eschinantusa marmoratusa. Też mam go w domu, to jest bardzo ładna roślina. Ma ładny wzorek, taki od góry zielony, od spodu mocno bordowy. No i właśnie taki no, ten wzorek, faktura trochę można skojarzyć z marmurem, stąd nazwa. I on też bardzo ciekawie kwitnie. Na którejś relacji Wam pokazywałam, jak mi zakwitnie ponownie, to jeszcze Wam pokażę ten mój, bo naprawdę ma interesujące kwiaty. No i jeszcze mam, słuchajcie, dwa wielkie syngonia. Popatrzcie, jaki to jest potwór. To jest syngonium Neon Robusta, ale po prostu rozsadza donicę, a jest i tak bardzo duża. No gigantyczna roślina. No i tu już możecie zobaczyć właśnie, jak się syngonium rozrasta. Podobnie w sumie do filodendronów. Też ta łodyga się robi coraz dłuższa, też ma korzenie powietrzne. Natomiast na tyle ma te pędy elastyczne, że one mogą się przewieszać, możecie je w ten sposób prowadzić, ale oczywiście na paliku też będzie ok. A jeżeli nie chcecie, żeby się tak właśnie zaczynała przewieszać, tylko Wam zależy, żeby mieć taki gęsty krzak,
to możecie po prostu przycinać ją regularnie i wtedy będzie tak bardziej krzaczasto sobie rosła. No i mamy jeszcze takiego drugiego giganta, to jest z kolei White Butterfly, też gigantyczny, rozrośnięty, redwo się już w tej dużej donicy mieści. Także, a wiem, że te duże okazy się cieszą zawsze waszym zainteresowaniem, więc polecam. Żeby wykończyć temat syngoniów, to jeszcze zobaczcie, mamy syngonium Erythrophyllum Red Arrow. Bardzo je lubię, bo ma ciekawy kształt i bardzo ładne liście. Z zewnątrz takie ciemnozielone, od spodu ciemnobordowe. Taka wytrawna propozycja, ale jak macie na przykład, nie wiem, jeszcze gdzieś Mikansa do tego, to pięknie będą się komponować, albo jakiegoś Syndapsusa Darkform, to naprawdę fajna taka ciemna kompozycja. No i Pixie, które chyba najintensywniej rośnie, ogólnie syngonia bardzo szybko rosną. To są rośliny, które zasuwają jak nie wiem co. Możecie je też trzymać w takich naprawdę ciemniejszych miejscach, dadzą sobie radę. Nie lubią bezpośredniego słońca, zawsze od tego im blakną liście. Pojawiają się często wciornastki i ogólnie na wciornastki uważajcie, bo niestety syngonia dość są przez nie lubiane, ale rosną za to mega szybko i sprawdzają się zarówno w takim podłożu uniwersalnym z perlitem, jak i w podłożu takim do Monster. Nie są zbyt wymagające i naprawdę są gigantami wzrostu. A jeśli mowa o gigantach wzrostu, to moje skojarzenie jest tylko jedno. Trzykrotka, tu jest akurat Nanook, przyszła dzisiaj. Jest przepięknie wybarwiona, bardzo intensywnie. Liście są duże, grube dość. To jest też wskazówka przy podlewaniu dla was, że grube liście to mniej wody. Mają przepiękny kolor na spodach, taki bardzo, bardzo intensywny fiolet. No i to też jest roślina, która rośnie jak szalona. I też możecie sobie zawsze w dowolnym momencie już ułamać, no lepiej obciąć kawałeczek łodygi do wody czy od razu do ziemi i też się super szybko ukorzenia i bardzo szybko podejmuje wzrost. No i to jest coś, co naprawdę myślę, że w ciągu paru miesięcy może mieć ponadmetrowe zwisy, bardzo, bardzo szybko rośnie. Powraca też dzisiaj, słuchajcie, Sandpolia Snowdrop, o którą prosiliście, bo no, też kilka osób pisało, prosiło. To jest ta odmiana o listkach takich z białą wariegacją i o białych kwiatuszkach, takich trochę podobnych do konwali. Także jest znowu. No i teraz przez chwilę będzie bardziej sukulentnie. I tak, zaczniemy sobie od Ravena. To jest bardzo piękny zamiokulkas, którego młode, tu będziecie super to widzieć, młode pędy są takie limonkowe, takie naprawdę jaskrawo zielono, żółte wręcz, a potem stopniowo on na tych listkach dostaje początkowo czarnych takich powiedzmy plamek, przebarwień. Nawet ktoś do mnie kiedyś pisał, przerażony, co to jest. A z czasem liście jak dorosną, to się robią prawie że czarne. I to jest taka naprawdę chyba najgłębsza czerń, jaką widziałam na roślinach. To jest już takie, no naprawdę prawie że czerń, stąd też ta nazwa. Wyglądają bardzo ozdobnie, bardzo ładna roślina, zupełnie nietrudna w uprawie. Wystarczy, tylko na pewno ją trzeba przesadzić w podłoże do sukulentów i kaktusów, żeby było takie przepuszczalne, piaszczyste, nie trzymało długo wody. No i podlewamy sporadycznie, naprawdę raz na dwa tygodnie wystarczy, więc możecie śmiało jechać na urlop, możecie czasem zapomnieć i nic nie będzie. No i też jest tolerancyjna co do światła. Może być w naprawdę jasnych miejscach, ale może też być w naprawdę ciemnych miejscach, więc to jest bardzo taka skromna roślina i przyjazna dla niedoświadczonego nawet ogrodnika, a wygląda super pięknie. Dobra, teraz będzie kilka hoi i mamy sobie hoję tricolor, bardzo ładną, taką już długaśną, zobaczcie, niby dwunastka, ale całkiem ma już długie pędy. To jest hoja bardzo urocza, bo ma ładne wybarwienie liści, one są grube, więc to też wam pokazuje, że tej wody nie za dużo i dodatkowo jeszcze ma młode listki wychodzą różowe, no i też różowe są łodygi, więc bardzo ładnie to wygląda i jak na hoję dość szybko rośnie. Też trzeba przesadzić podłoże albo do kaktusów, albo do epifitów. Takie do storczyków też może być. No i podlewamy tak jak naprawdę przeschnie i nie za dużo. Fajnie się sprawdza podlewanie od dołu. A tu mam gdzieś, o właśnie, tu mam jeszcze też trikolorkę, tylko gęstszą i większą. Jakbyście chcieli już mieć od razu taki egzemplarz bardziej odchowany i okazały, no to są dwa do wyboru, do koloru.
a my sobie jedziemy dalej. Też trochę tak sukulentnie Peperomia rosso. To jest roślina o bardzo takich też ładnych liściach, bardzo moim zdaniem elegancka. Liście są super grube, skórzaste. Od góry zgniło zielone, od dołu super czerwono-bordowe. Takie, no, bardzo ładny jest ten kolor. I tutaj od razu możecie zobaczyć, jak kwitną. Peperomie też lubią takie suche podłoże, bardziej przepuszczalne. I też lubią podlewanie od dołu. Lubią być traktowane sucho, jak sukulenty prawie, że... Także naprawdę tutaj z wodą bardzo ostrożnie. I też fajnie się od dołu podlewanie sprawdza w ich przypadku. No, a dzisiaj też powracają dwie sansevierie, które bardzo są ciekawe. Zobaczcie, tutaj jest Copperton i Star Canary. Star Canary jest fajna, bo jest taka właśnie kanarkowa. To jest rzadkość wśród sukulentów, taki odjazdowy, odblaskowy neon. No a Copperton, no to też chyba widać, że jest bardzo ciekawy kolor, taki brąz z karmelem. I do tego jeszcze taki ładny wzorek na liściach. I ona całkiem spora rośnie. Także takie piękności dzisiaj też możecie upolować, jak lubicie sukulenty. No i też niewątpliwie ciekawą propozycją jest Ceropegia African Parachute. To jest też, no, taki sukulent, bo liściory bardzo grube, łodygi bardzo grube. No ale niewątpliwie jego największą ozdobą są te kwiaty, które faktycznie wyglądają jak takie barwne spadochrony, jeszcze z cynkowanym wzorem. Bardzo oryginalna i ładna roślina. O, a tu jeszcze jedna hoja mi się zaplątała. Też ją Wam polecam. Też jest nietrudna w uprawie, a bardzo ładna. Hoja Matilde. Listki tutaj są zdecydowanie bardziej okrągłe i drobne. I mają taki jeszcze ciekawy, srebrzysty splash. No i też tak dość gęsta, taka dużo jest już pędów. Pamiętajcie, że jeżeli jeszcze tego nie wiecie, albo tak dla przypomnienia, że hoja wypuszcza początkowo same pędy, więc ich nie obcinajcie, one nie są suche. Dopiero później pojawiają się na nich drobniutkie listki i te listki stopniowo się powiększają. Zazwyczaj to jest różnie, ale część roślin wypuszcza od razu duże liście, takie jak będą docelowo, albo prawie że takie, jak na przykład Monstera, i one potem trochę jeszcze rosną, ale już nieznacznie, a część wypuszcza właśnie początkowo takie maleństwa, jak na przykład Anthurium clarinervium, czy właśnie Hoya, że takie tycie i one potem stopniowo rosną. No i mamy jeszcze, a propos Ceropegii, to mamy też przepiękną Ceropegię variegatę. Ona dość rzadko się pojawia w sprzedaży, nie jest droga, więc jeżeli lubicie okazy z variegacją, to Wam polecam. Ona rośnie bardzo szybciutko, bardzo szybko te pędy się robią naprawdę długaśne. Można ich kawałek obciąć i ukorzenić w wodzie albo od razu w podłożu. Łatwo się ukorzeniają i w ten sposób zagęścić roślinę. Można też ją tak zwinąć w spiralkę, jakąś szpilką, wsówką, agrawką, przycisnąć do podłoża i też się ukorzeni, bo ukorzenia się bardzo łatwo. No i właśnie szybko rośnie. Też podłoże do sukulentów Wam polecam. Jasne stanowisko, ale podlewać nie tak bardzo rzadko jak inne sukulenty, bo ona potrafi dość szybko przeschnąć, więc też uważajcie, żeby w drugą stronę nie przegiąć i jej nie zasuszyć. Dobra, teraz chyba się już trochę w inne klimaty przenosimy. Już chyba nic nie pominęłam z sukulentów. Tak bardziej monsterowo, filodendronowo. No i na początek wjeżdża Raphidophora tetrasperma. Bardzo szybko rosnąca roślina i ładnie. Także tutaj będziecie mieć szybko potworka, nastawcie się, on tak jak Monstera naprawdę leci do góry jak szalony. Dobrze byłoby ją wesprzeć na paliku, bo pędy są dość grube i raczej jako pnącze, no te młode pędy mogą się zwieszać, ale już takie starsze, większe mogłyby się połamać. I od razu Wam pokażę drugą Raphidophorę, to jest Raphidophora decursiva. Możecie sobie porównać, na pewno podobieństwa pewne widać. Ta jest taka ciemnozielona, liście przepięknie błyszczą. Jak jeszcze je przytrzecie wodą z roztworem olejku, nim to naprawdę aż to jest blask prawie. Przepiękny właśnie ten połysk jest u tej rośliny. No, liście są bardzo duże, to jeszcze nie są dorosłe liście, takie jeszcze baby leafsy. I są takie bardzo mocno powcinane. One stosunkowo wolno rosną, ale nawet w takim niewielkim rozmiarze
wyglądają przepięknie. No i jeszcze mamy z ciekawostek też coś, co się dość rzadko zdarza, Monstera dubia na takiej desce posadzona. Ona się, to jest bardzo ciekawe u tej rośliny, że ona się dosłownie przykleja cała. Zazwyczaj jednak jak idzie sobie filodendron, to on tak bardziej te liście odstają. A tutaj ona się tak, no, liść można oczywiście podnieść, ale jest taki po prostu przyczepiony prawie, że bardzo ładna też roślinka. No i też powraca, też bardzo przez was lubiany, ale przeze mnie też wcale się nie dziwię, Epipremnum Cebu Blue. Zobaczcie, duże liściory i charakterystyczny niebieskawy, niebiesko-srebrny odcień. No i tu jest taka już naprawdę spora roślina, już wczepiona w palik, ma gigantyczne korzenie powietrzne, to naprawdę jest na całej, popatrzcie tutaj, jak się już pięknie powczepiała. No i też widać, że od razu te liście, które idą po paliku, się robią coraz większe. Ale no, jak ktoś bardzo chce, to może też ją puszczać luźno, ale wtedy listki będą mniejsze i nie aż tak podziurawione. Z filodendronów jeszcze mamy, słuchajcie, mamy małe squamiferum, takie maluszki, to są jeszcze baby leafsy, one zmienią swój kształt, jak trochę podrosną, ale widać już charakterystyczną włochatą, burdową łodygę. Chropowatą, jak jęzor kota. No i mamy też po raz kolejny kobry. Bardzo ładne sadzonki. Są w bardzo dobrej cenie. Myślę, że to też jest istotne. Ładnie wybarwione i takie naprawdę sporaśne. Te pędy już takie są całkiem, więc też wam polecam. I jeszcze, słuchajcie, filodendron Scandens Lemon Lime. Popatrzcie, jaki piękny. Ja go strasznie lubię, bo te liście mają idealnie kształt serca i przepiękny kolor. I też on bardzo szybko rośnie. Można go uprawiać albo w podłożu uniwersalnym z perlitem, albo w bigosie. Stanowisko jasne, rozproszone, nie w pełnym słońcu na pewno, ale nie też w głębokim cieniu. No i ważne, żeby go nie przelewać, ale też nie można go tak skrajnie zasuszyć, bo wtedy też liście robią się żółte i odpadają. Także uważajcie, tutaj trzeba go troszeczkę wyczuć z podlewaniem. I jeszcze przepiękne Epipremnum Happy Leaf. To jest pozycja, którą bardzo chętnie i często kupujecie. Wcale się nie dziwię, ja też mam już takiego dużego odhodowanego. Tutaj liście są bardziej okrągłe i jest bardzo dużo białej wariegacji. Też trzeba go przesadzić, bo w tym włóknie mu będzie zbyt wilgotno, ale jest hiperprosty w uprawie. Wystarczy go podleć, jak przeschnie ziemia na wiór. I to jest wszystko. I obiecuję, że żadnych niespodzianek nie będzie sprawiał. Gdyby się zdarzyło, że któryś liść ma jakąś plamkę brązową, być może to od tego, że dotykał wilgotnego podłoża, albo gdzieś tam tej wody było za dużo, ale się tym nie przejmujcie, wystarczy takiego liścia obciąć i zaraz wypuści nowe i będzie już wszystko ok. I jeszcze roślinka, którą ja bardzo lubię i tak właśnie się zastanawiam, czy się z nią jeszcze raz nie zmierzę. To jest Ficus pumila, czyli figowiec płonący. Jest jeszcze odmiana z wariegacją, mamy ją też w sprzedaży, ale dzisiaj akurat przyszła zielona. Bardzo mi się podoba z uwagi na to, że ma piękny odcień. Ta zieleń jest taka naprawdę trawiasta, intensywna, ja lubię ten kolor. No i to jest też roślinka, która super szybko rośnie, ale, jest niestety ale, ona jest bardzo, po pierwsze, wilgociolubna, więc jeżeli macie bardzo sucho w mieszkaniu, to od razu odpada, a po drugie, ona musi być regularnie podlewana. I o tych fikusach się mówi tak, że można je przesuszyć tylko raz. I to jest niestety prawda. Ja miałam go w poprzednim miejscu pracy i rósł naprawdę jak szalony. Było wszystko super i bardzo szybko rósł i ładnie wyglądał. No ale kiedyś pojechałam na urlop i niestety już nie został podlany tak szybko, jak powinien być. No i padł. I tak się teraz zastanawiam, czy jeszcze raz się z nim nie zmierzę. On też potrafi się przyczepić nawet do ściany. Jest taki bardzo, bardzo ma te korzonki, bo ma też korzonki powietrzne, takie bardzo czepne. I też jeżeli planujecie kompozycję w jakąś w słoju, to on się tam odnajdzie doskonale. Anturia. Jeżeli chodzi o pielęgnację, to może być podłoże uniwersalne z perlitem, może być bigosik, stanowisko z rozproszonym światłem, bardziej takie cieniste też dadzą radę. Podlewamy, jak przeschną.
z takim, no może maleńkim marginesem wilgoci. No i tutaj mamy anturium, które ma zarówno piękne liście, takie bardzo grube, skórzaste i błyszczące, jak i piękne kwiaty. Nazywa się Pure Purple i faktycznie one są takie naprawdę purpurowe, ale takie jeszcze, ja to bardzo lubię, że to nie jest taki jednorodny kolor, tylko tak trochę przechodzi jeden w drugi. Naprawdę bardzo ładne. No i też powraca Anturium Clarinervium. Zobaczcie, o tu wam może pokażę, bo akurat kwitnie. Te kwiaty nie są oszałamiające, można je obciąć przy nasadzie i z reguły to wygląda tak, że on, no bo one nie wypuszczają jakoś tych liści strasznie dużo i szybko w warunkach domowych. Zazwyczaj jest tak, że idzie liść, kwiat, liść, kwiat, liść, kwiat, więc możecie obciąć pęd kwiatowy, żeby trochę przyspieszyć wychodzenie liści. No i tu właśnie wam mówiłam, że jest taki przykład, że te listki najpierw wychodzą takie mikre. Ja na swoim się najpierw myślałam, Boże, co to w ogóle, że taki mały ten listek, czy nie wiem, ma za mało nawozu, coś mu jest, ale one faktycznie potem rosną. No i lubię bardzo ich korzenie, bo wyglądają jak takie białe dżdżownice. Są takie naprawdę mocne. Dalej mamy, słuchajcie, Diefenbachie. I tutaj mamy dzisiaj dwie duże. Jest Green Magic, liście bardzo ciemnozielone, z bardzo takim intensywnym, jasnym, neonowym nerwem. I Summer Style, cała neonowa, z ciemniejszą obwódką. Zobaczcie, jak pięknie wyglądają razem. Naprawdę fajnie. Tutaj też trzeba przesadzić niewątpliwie. Podłoże może być uniwersalne z perlitem, ale uważajcie na to, żeby ich absolutnie nie przelewać. Czekajcie, aż wyschną na wiór, bo one są bardzo wrażliwe na przelanie. Zaczynają gnić. Łodygi całe tak gniją, robią się miękkie, śmierdzą, więc bardzo na to uważajcie. No i pamiętajcie, żeby gdzieś tam z dala od małych ludzi i zwierząt, bo są bardzo trujące. Dalej mamy sobie, o Boże, jakie wielkie, Taumatophyllum bipinnatifidum. Tutaj już praktycznie dorosłe liście, zobaczcie, duże, postrzępione, powcinane. To jest intensywnie rosnąca roślina. No i taka fajna, taka trochę nieokrzesana, w sensie, że no właśnie taka jest pierzasta, rośnie duża. Trzeba uważać na wciernastki, bo lubią. Stanowisko może być albo półcieniste, albo takie jasne, rozproszone. No i sporo nawozu, bo tu jest naprawdę duża masa liści. Dalej hibiskusy. I mamy dzisiaj dla was dwie propozycje. Hibiskus Petit Orange. Można sobie na ogródku, na tarasie, w domu też da radę. Zobaczcie, jaki piękny ma kolor tych kwiatów. I hibiskus z wariegacją. Popatrzcie. Kwitnie na czerwono, no ale tutaj dodatkowo oprócz kwiatów, no to też tą ozdobą są liście. A widziałam na urlopie klona z wariegacją, bardzo mi się podobał, bardzo ładnie to wyglądało. No i też widziałam, ktoś miał na, bo wiecie, no ja zawsze jak gdzieś jestem, to się gapię zawsze ludziom i w okna, i w ogród, nie mogę się powstrzymać. I też widziałam właśnie na jednej posesji ten winobluszcz dentata, bluszcz dentata variegata, który jeszcze mamy w dodatku przeceniony 50% i taki już rozrośnięty. Naprawdę wygląda to super. Dalej mamy sobie trochę bardziej, teraz będzie paprociowo i mamy Aglaomorphe coronans, taka bardzo ciekawa paprotka o ładnym kolorze i włochatych pomarańczowych kłączach. Mamy Asplenium Hurricane, myślę, że tutaj nazwa jest trafiona, bo faktycznie wygląda jakby jakaś wichura czy huragan ją rozczochrała. Ale no ładne są te liście, mają piękny kolor i są takie grubaśne i szeleszczące. I jeszcze z paproci mamy niebieską paproć, czyli Plebodium. Zobaczcie, Aureum. Ja lubię bardzo ten dźwięk, jaki ona wydaje, prawie tak jak listki brzozy na wietrze. Liście są bardzo cienkie i właśnie w takim srebrzysto-niebieskim kolorze. I w odróżnieniu od innych paproci, ona całkiem lubi sporo światła, sporo wody też i bardzo ładnie szybko rośnie, ale no też trzeba o wilgotności powietrza pamiętać, zwłaszcza w tą pogodę.
No i jeszcze jeden szybko rosnący zawodnik, jeszcze szybciej nawet i jeszcze mocniej, Asparagus falcatus. To jest ten gigant, jeżeli oglądaliście filmik, mam takiego w domu, 10-letniego już teraz prawie i jest naprawdę, zajmuje pół pokoju, jest wielki. Ta roślina lubi sporo wody, ale nie musi mieć z kolei dużo światła. No i naprawdę rośnie jak głupia. Jest szaleńcem takim roślinnym. Dobra, to teraz jeszcze trochę pnączy. Monstera carstenianum. Przepiękna roślina o bardzo dużych, takich no też ciemnozielonych, błyszczących liściach z piękną fakturą. Można ją na palik, można ją puścić luzem. Zobaczcie, jaki wielki liść. Naprawdę jest przepiękna. I też ładne, duże sadzonki. Także też wam polecam. Też pięknie rozrośnięty Scindapsus Moonlight. On jest naprawdę wyjątkowo piękny z uwagi na ten srebrny kolor i ciemniejszy zielony nerw idący przez środek. Bardzo piękna roślina. I Micans. Micans to jest właśnie taka propozycja bardziej wytrawna w kolorze. Góra jest ciemnozielona, spód to taka melasa, brąz. No i do tego jest taki lekko zamszowy i naprawdę fajnie wygląda w takich ciemniejszych kompozycjach roślinnych. No i teraz już tak będzie trochę bardziej każda rzecz z innej parafii. Mamy, słuchajcie, Fitonie Skeleton, bardzo ładna odmiana o takich intensywnie skontrastowanych ze sobą liściach i nerwach. I mamy malutką begonię Red Ruby. To jest ta piękna begonia, która ma ciemnozielone liście i to bordowe oczko w środku. I zazwyczaj ona była większa, a teraz jest taki maluszek, więc można sobie od małego wyhodować, a begonie też szybko rosną. I na koniec, ja jeszcze dwie tu widzę rzeczy, więc prawie na koniec mamy Dischidię numularię. To jest przepiękna Dischidia o takich idealnie okrągłych liściach i drobnych, pięknych kwiatuszkach. Kwitnie non-stop, bardzo chętnie. I to jest roślina płożąca, która właśnie zarasta szczelnie całą doniczkę i jak już nie ma miejsca, no to się wylewa taką kaskadą tych monetek zielonych. I naprawdę, o, tu nawet widzę kwiatuszka. One wyglądają jak takie mikrotulipany białe, są przepiękne. Naprawdę ona rośnie bardzo ładnie, trzeba ją tylko wyczuć. Na pewno trzeba ją przesadzić w takie bardzo przepuszczalne podłoże, podlewać sporadycznie, ma bardzo dużą tendencję do gnicia. Najlepiej od dołu, ale jak i jasne stanowisko. Nawet powiedziałabym, że spokojnie na południowym da radę. I jak ją wyczujecie, to będzie rosnąć bez żadnych problemów. Ja mam już taki kilkuletni okaz, naprawdę nic nie trzeba z nim robić, odrobinę wody co jakiś czas i to wszystko. Jest szczęśliwa, ładnie, szybko rośnie i nic z nią tam nie trzeba specjalnego robić. No i roślina, którą ja jestem zauroczona już od długiego czasu, to jest Pilea Moonvalley. Podoba mi się, bo po pierwsze ma taką bardzo ciekawą fakturę liści. One są szorstkie i takie wyraźnie wypukłe. No ale najpiękniejszy jest ten czarny środek. To u takich już właśnie jak ta, rozrośniętych bardziej roślin, wygląda naprawdę pięknie i malowniczo. No i dobra, chyba wam wszystko pokazałam. Tyle na dziś. Jak zwykle wszystko się pojawi o 19 na junglebugi.pl. Zapraszam was do oglądania. No i co, widzimy się na kolejnych filmach. Już jesteśmy z powrotem, także będziemy działać, nagrywać i do zobaczenia. Życzę tym razem dla odmiany troszeczkę więcej chłodu i deszczu.